Cześć kochani! Dziś przychodzę do Was z filmem dotyczącym laminowania włosów. Jeżeli jesteście ciekawi tego, co to jest za czynność, jak ją wykonać, jakimi produktami ją wykonać, jakimi, broń Boże, nie, i jakie osiągamy efekty, to Was gorąco zapraszam do dalszego oglądania. To był chyba mój najkrótszy wstęp w całej mojej karierze YouTube'a. Dla tych z Was, którzy ostatnio zwracali uwagę w komentarzach, że jestem troszeczkę za blisko obiektywu, dziś się odsunęłam, postanowiłam nad tym popracować, dlatego że no, cały czas gdzieś tam jest to jednak taka rzecz, która pozostawia wiele do życzenia w moich filmach. Ja jestem bardzo otwarta na wszelkiego rodzaju Wasze uwagi, więc serdecznie je przyjmuję do serca i bardzo chętnie wprowadzam w czyn. Więc dziękuję tym osobom, które na to zwróciły uwagę, bardzo fajnie. Zwracajcie uwagę też koniecznie na jeszcze inne rzeczy, które chcielibyście, abym zmieniła. Jest to dla mnie bardzo ważna rzecz. A teraz już przechodzimy do dzieła. Jak możecie zobaczyć, włosy, które mam tutaj, to jest jakaś masakra. No, po prostu wołają o pomstę do nieba. Są przesuszone na końcach. Tak, ja wiem, wyglądam troszeczkę jak sierotka, bo też tam jestem niepomalowana, więc to potęguje efekt tego, jak bardzo tragicznie wyglądam. Ale mimo wszystko, tak, chciałabym coś z tym zrobić właśnie. Chciałabym coś z tym zrobić i na ratunek właśnie przyjdzie mi czynność laminowania włosów. Tak, więc najwyższy czas wziąć się za przygotowanie tej mikstury. Bardzo ważne, słuchajcie, jest to, żeby rozpocząć ten zabieg, bo tak to będziemy nazywać, od tego, aby umyć włosy. Więc najpierw, słuchajcie, myjemy oczywiście najzwyczajniej w świecie, ale bierzemy sobie do serca to, aby nie nakładać odżywki. Kiedy włosy mamy już umyte, zawijamy je w standardowy turban, następnie odciskujemy nadmiar wody właśnie w ręcznik i następnie rozczesujemy tangle teaserem. Ja to robię, ponieważ tak mi jest najwygodniej, możecie to zrobić czymkolwiek. Kiedy mamy już włosy rozczesane, moi drodzy, to przechodzimy do nakładania tej mikstury. Jak widzicie, ona ma taką konsystencję takiego a la budyniu. Jeżeli chodzi o proporcje tego, w jaki sposób właśnie przygotować tą miksturę, to powiem Wam, że na internecie jest różnie. Ja znalazłam osobiście taki przepis, będziemy tutaj się posługiwać taką terminologią jak do ciasta. Znalazłam przepis, który mówi o 8 łyżkach żelatyny. O 4 łyżkach żelatyny i o 8 łyżkach ciepłej wody i do tego taka dość spora łyżka oleju kokosowego. Ja zastosowałam się do tego właśnie przepisu, aczkolwiek też na innych kanałach widziałam, że dziewczyny robiły to w troszeczkę innych proporcjach i koniec końców był taki, że musiałam do tej mojej papki ciapki dodać troszeczkę więcej wody, aby właśnie ta konsystencja była nieco bardziej płynna niż taka ścięta żelowa, ponieważ no ma to do siebie, ta struktura tego płynu ma to do siebie, że bardzo szybko zastyga i niestety im szybciej zastyga, tym większy nam może sprawiać problem, jeżeli chodzi o nakładanie. Jeżeli się ma dość długie włosy, tak jak ja, no to no nie oszukujmy się, powiem Wam, że nakładałam to pierwszy raz i robiłam to dosłownie tak właśnie przed kamerą, przed Wami. Wcześniej tego nie próbowałam, więc to był dosłownie taki live test. I ja byłam przerażona, ponieważ ja byłam święcie przekonana, że moje włosy po prostu będą musiały być obcięte, dlatego że byłam przekonana, że one się już nigdy więcej nie rozplątają. Tak, właśnie jak ten produkt zastyga, to się tworzy właśnie taka strasznie tępa powłoka, która jest bardzo ciężka do tego, aby te włosy rozdzielić i cokolwiek z nimi zrobić, więc tak, nie obawiajcie się tego, domyjecie to, doprowadzicie te włosy do pierwotnego stanu, a nawet i do lepszego, ale i żeby łatwiej Wam się pracowało z tą konsystencją, to musicie ją bardziej rozwodnić. Kiedy nałożymy już sobie tą mieszankę na całe włosy, pamiętajmy o tym, żeby nie nakładać jej całkiem u nasady włosów. Po pierwsze dlatego, że totalnie nie ma takiej potrzeby, a po drugie dlatego, że chyba nie chcemy sobie zrobić skorupy na głowie, którą później może być ciężko rozpuścić. Istotnym jest to, w zamian za olej kokosowy możecie dodać jakiekolwiek inne oleje lub też jakąś maskę. Tylko pamiętajcie o tym,
żeby ta maska nie była proteinowa, ze względu na to, że możecie sobie przeproteinować te włosy i po prostu uzyskać odwrotny efekt do tego, jaki byście chciały osiągnąć. Ja zawinęłam sobie akurat tutaj w turban, taki z ręcznika, tylko i wyłącznie te włosy, ale dla uzyskania lepszego efektu możecie to zawinąć również w czepek. Włosy zmyłam bardzo, bardzo ciepłą wodą. Pamiętajcie o tym, że spłukujemy ciepłą wodą, ale nie myjemy już włosów szamponem. Ja nałożyłam osobiście jeszcze odżywkę. Jest to odżywka z Pantene Pro V, taka odbudowująca, taka jakaś regenerująca i tak dalej. Możecie to zrobić, możecie ten krok pominąć. No i następnie przechodzę do rozczesania tych włosów oraz do wysuszenia ich na mojej ceramicznej szczotce. I biorę suszareczkę, dyfuzor kieruję w dół i wraz z ruchem włosa tak przeciągam właśnie tą suszarką. Filmik do tego, w jaki sposób wysuszyć włosy, wyprostować, jest tutaj. Link do niego, więc zapraszam Was serdecznie, jeżeli chcecie zobaczyć. Możecie również na koniec włosy te przejechać delikatnie prostownicą dla uzyskania takiego efektu większego wygładzenia. Natomiast jeżeli macie całkiem proste włosy, to oczywiście nie ma takiej potrzeby. Powiem Wam szczerze, że ja nie widzę jakiegoś mega spektakularnej różnicy, jeżeli chodzi o włosy przed i włosy po. Na pewno czuję, że na końcach te włosy są troszeczkę lepsze. W ogóle są te włosy całe są takie lżejsze, takie bardziej dziecięce moim zdaniem. I są na pewno troszeczkę bardziej wygładzone. Natomiast czego nie mogę powiedzieć, do tego, żeby się jakoś mega błyszczał. Widziałam na internecie takie spektakularne, wiecie, efekty właśnie tego, że włosy się mega błyszczą. Natomiast tego u siebie nie widzę. Są dalej takie nieco bardziej matowe, zdecydowanie na pewno nie są błyszczące. Ale mimo wszystko z lekkości i z tego, że po prostu widzę po tych końcach, że są w lepszej kondycji, no to uważam, że warto powtórzyć ten zabieg. Być może jak zabieg ten bym powtarzała częściej, to te włosy bardziej by z takiego zabiegu na zabieg odżywały i być może w końcu doszłabym do takiego efektu, żeby się fajnie błyszczały jak takie właśnie dziecięce włosy. Nie wiem, jak Wam się ten efekt podoba, nie wiem, czy Was zadowala, natomiast mnie na chwilę obecną zadowala i myślę, że mogę go polecić naprawdę wszystkim tym osobom, które cierpią na jakieś mega suche. No i powiem Wam, że faktycznie tak jest. One są mega mięciutkie i pomimo tego, że może tego na pierwszy rzut oka nie widać, bo ja ogólnie zazwyczaj mam zadbane te włosy i ułożone i tak dalej, ale są naprawdę w dotyku mięciutkie. Jakbym mogła Wam, to bym dała do pomacania te włosy. Niestety nie mogę tego zrobić, musicie mi uwierzyć na słowo. Koniecznie wypróbujcie tą metodę, jeżeli jesteście ciekawi po prostu tego, jak się sprawdzi u Was. Jeżeli jesteście posiadaczkami mega suchych i kręconych włosów, to niekoniecznie zobaczycie te efekty u siebie od razu. Natomiast jeżeli jesteście posiadaczkami prostych włosów lub po prostu takich, które nie są zbytnio porowate, na pewno efekt uzyskacie, myślę tak, po trzech razach na pewno. Ja Wam dam znać w innych filmach lub w ulubieńcach, jak mi się ta metoda sprawuje po miesiącu, ponieważ mam zamiar w każdy weekend sobie przeprowadzać taki zabieg. Jestem ciekawa, jak po miesiącu te włosy będą wyglądały. Jeżeli Wam się ten filmik spodobał i okazał się przydatny, to tradycyjnie zachęcam do klikania kciuków w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to koniecznie to zróbcie, ze względu na to, że niedługo będę ogłaszała rozdanie z powodu 2000 subskrypcji, które zbliżają się wielkimi krokami. Miało to być na 1000 subskrypcji, ale jakoś one minęły tak, więc po prostu będzie na 2000. Dziękuję Wam dzisiaj już bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że film ten nie wyjdzie za długi, abyście nie posnęli na nim. I zapraszam Was serdecznie do następnego odcinka. Trzymajcie się serdecznie, pa!